Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie dwóch smartfonów od Realme. Realme GT Master Edition kontra Realme GT Neo 2. Neo 2 Snapdragon 870, 8 GB plus teoretycznie 3 rozszerzane. W Master Edition mamy również 8 GB plus też 3 lub też 5 rozszerzane oczywiście. I do tego Snapdragon 778, aż oba, że tak powiem, się wygasiły. Cóż, sprawdźmy, jak działają, jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w ramie. To samo robimy w przypadku gier. Widzicie, że wyczyszczone, więc dobra, lecimy. Allegro. No to teoretycznie widać było, że GT. AliExpress. No wpadły nam reklamy. No to nie zobaczymy. Ceneo. No, tak jakby praktycznie remis. Galerie. Jak widać, troszkę tu chyba szybciej. HBO Go. No, podobnie. Polsat Box Go. GT szybciej. Jak dojadę.pl. Też raczej chyba minimalnie GT. Mapy. Jak widać, Player.pl. GT. OLX. Również GT. Pyszne.pl. GT. Glovo. Też GT. Sklepplay. Podobnie. Spotify. Też GT Master Edition. Sorry. GT Neo 2. No, co ja mówię. No właśnie, oba są GT, no to tutaj mówiąc GT chodziło mi o tego oczywiście. TripAdvisor, Neo 2, Twitter, Neo 2, Uber, też Neo 2, Wykop, podobnie i YouTube, praktycznie identycznie, czyli remis. No minimalnie widać, że szybszy, ale różnica? Powiedziałbym, no prawie żadna. Sprawdźmy, jak będzie z tym ramem. Oj, no dobra, to już ponownie uruchamiamy. No i tak, widzicie, Allegro jest poza ramem w obu. Następnie mamy AliExpress, siedzi w ramie. Ceneo, poza ramem w obu. Galerie, tak samo, ponowne uruchomienie. HBO Go, tylko w tym po prawej. Tu podobnie. Jak widać, no tutaj tylko w Neo 2 siedzi w ramie. OLX podobnie, no tutaj trochę widać, że Neo 2 minimalnie lepiej ogarnia niż Master Edition. Dobra. Podobnie. No, minimalnie lepiej znowu Master Edition, przepraszam, Neo 2. Aż mylą się dwa podobne nazwy tak naprawdę, ale wiecie, jak pokazuję palcem, chodzi mi o tego. Dobra, sprawdźmy, jak będzie w temacie gier. Czy tutaj coś będzie lepiej, gorzej, jeżeli bardziej się pokaże, no to lecimy. Asphalt 9. GT Neo 2. Temple Run 2. Też podobnie, czyli znowu tu widać, że lepszy Snapdragon robi robotę. Wild Rift. No też minimalnie szybciej, zresztą zaraz zobaczycie. Jeszcze chwilę. No, jest troszkę szybszy. Dead Trigger 2. No tu prawie remisowo. Z naciskiem na ten po prawej. Unkilled. Dla Neo 2. Następnie mamy Call of Duty.
No i oczekujemy chwilę, co nam tutaj wyjdzie. O, tutaj szybciej. Master Edition. World of Tanks. No i tu szybciej znowu animacja startuje, wiadomo którym, już nie czekajmy na nią. I jedziemy dalej. Super Mario Run. Było widać oczywiście kto. Angry Birds. Znowu ten szybciej. Real Racing 3. No, tym razem trochę szybciej tu. Czyli w Master Edition. PUBG Mobile. Tym razem szybciej Master Edition. Chociaż może dlatego, że nie do końca dologowany, no może tym tutaj jest problem. No i Ark Survive Evolved. No i tak samo wygrywa Master Edition. No jest szybszy, da się ukryć. Różnice nie za duże, ale widzicie. Dobra, co z ramem jeszcze w przypadku gier? Tutaj pierwszy tytuł poza ramem. Kolejny. Podobnie. Wild Rift. No, też niestety nie w ramie w obu, bo ciemno. Dead Trigger 2. Też się ponownie w obu uruchamia. Unkilled. Podobnie. Call of Duty. Podobnie. World of Tanks. No tutaj. Na słabo, oba niestety to nie działa tak, jakby się chciało. Nawet przy tych rozszerzeniach pamięci RAM to chyba im ustawione po 3. No i cóż, i tak smartfony uwalają gierki. No, kwestia może trybu gier, te sprawy. Ale tak z automatu to działa, więc ja tutaj nic nie zmieniam. No, jak widać na załączonym obrazku. Praktycznie prawie nic tym razem. Dobra, tak wygląda porównanie tych 8 wolumów. Odnośnie jednego i drugiego macie playlisty. Możecie zerknąć na porównania z innymi smartfonami. Dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!